Dzisiaj zrobimy coś specjalnie dla tych, którzy uwielbiają miód. Ciasto miodowe z orzechami pekan i z aksamitnym kremem miodowym. Zobaczcie, jak to się robi. Podgrzeję miód. Zaczniemy ubijać jajka. Teraz podgrzany miód wlewam do jajek. Do ubitych jajek dodaję rozpuszczone masło. Masło rozpuściłem sobie w kuchence mikrofalowej. Mąkę wymieszałem z mąką pełnoziarnistą oraz proszkiem do pieczenia. O, zobaczcie, jak się ładnie połączyło. Na koniec dodaję zmielone orzechy pekan. Prostokątną formę wysmarowałem masłem i oprószyłem delikatnie mąką. Wylewam ciasto. Teraz muszę równo rozłożyć ciasto w formie. Ciasto mam już gotowe. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 175 stopni. Czas pieczenia około 15 minut, 17. Na patelnię dam takie dwie porządne łyżki miodu. Miód niech się roztopi. Do rozgrzanego miodu wsypię posiekane orzechy pekan. Wystarczy, żeby tylko pięknie się obtoczyły miodem. Zobaczcie, ciasto jest tylko tak delikatnie zapieczone, jeszcze nie złapało swojego koloru. Wysypię orzechy z miodem na ciasto. Rozłożę równomiernie na całości te orzechy. Ciasto ponownie wstawiam do piekarnika na jakieś 10 minut. Zobaczcie, jak pięknie się skarmelizowały orzechy. Ciasto niech sobie stygnie, a ja mogę zająć się przygotowaniem musu. Do tego samego garnka dodam śmietankę, dobrą łyżkę miodu. Śmietanka z miodem się już gotuje. Dodam do niej napęczniałą żelatynę. Teraz ją dopiero rozpuszczę. Żelatynka się rozpuściła. Wsypuję czekoladę. Nasza baza do miodowego musu jest już gotowa. Niech sobie odpoczywa, troszeczkę przestygnie. Do miksera wlewam śmietankę mocno schłodzoną. Śmietanka już ubita, baza do musu miodowego gotowa. Przetnę nasze ciasto wzdłuż. Taką małą łyżkę miodu do gorącej wody dodam i delikatnie ten biszkopt nakropię. Oczywiście tą czynność wykonujemy, jeżeli stwierdzicie, że naprawdę biszkopt jest suchy. Myślę, że wystarczy. Ponownie zakładam drugą część formy i czeka na swoją kolej. Do bazy miodowej dodaję serek mascarpone. Mieszam. Nasza baza na mus miodowy jest już gotowa. Jeżeli baza wystygnie za mocno, podgrzejmy ją trochę, żeby po dodaniu zimnej, ubitej śmietanki mus nam od razu się nie zestalił. Mus mam gotowy. Nie zostaje mi nic innego, jak wylać go na wcześniej nakropione ciasto. Powierzchnia musu jest gładka. Przełożę drugą część naszego ciasta. Teraz wstawiam je do lodówki na półtorej, dwie godzinki i mam jeszcze coś bardzo ważnego do zrobienia. W moim domu rodzinnym choinkę ubieraliśmy zawsze w Wigilię. Mama krzątała się w kuchni, a my, żeby jej nie przeszkadzać, razem z tatą ubieraliśmy choinkę. Choinkę ubieraliśmy w różnego rodzaju dekoracje, które przygotowywaliśmy wcześniej. Wieczory były długie, także czy z bibuły, czy
pierniki, czy wiązaliśmy sznureczki na cukierkach, a ostatnimi czasy ja uwielbiam choinkę dekorowaną naturalnie. Dlatego ja przygotowałem pierniki z nasionkami. Pachną pięknie, wyglądają naprawdę ładnie. Myślę, że na naszej choince tu będą prezentowały się super. Także życzę Wam zdrowych, przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Mus ładnie ściągnął odrobinę cukru pudru. Miodowe ciasto z orzechami pekan i z kremem miodowym jest gotowe. Jeżeli zrobicie ten przepis i będzie Wam się podobał i smakował, to oczywiście napiszcie mi o tym. A jeżeli podobał się Wam bardzo i smakował, to podzielcie się nim ze znajomymi i dajcie łapkę w górę.